Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek. Bardzo nietypowy, ponieważ jak wiecie, zajmuję się budową magazynu energii i potrzebowałem do niego kupić bardzo wiele ciekawych rzeczy, potrzebnych mi rzeczy i skorzystałem z oferty Temu. Dostałem od nich dwie paczki, gdzie kupiłem różne ciekawe rzeczy związane z fotowoltaiką za naprawdę bardzo, bardzo niskie pieniądze i Wy też możecie te rzeczy kupić za jeszcze mniejsze pieniądze, ponieważ w super promocji dla moich widzów jedynym warunkiem jest, żebyście założyli sobie aplikację na telefonie komórkowym, aplikację Temu. Ja czekałem na te przesyłki około tygodnia czasu. Są dwie przesyłki, miałem dwa różne zakupy. Ja Wam będę pokazywał na ekranie, jak wygląda ta oferta, jak wygląda cena tego produktu. Ta cena, którą ja kupowałem, wybierałem. Pokażę Wam, jak wygląda ten produkt, jeden z tych wielu produktów. Bardzo duża firma wysyłkowa. Zobaczmy, co do mnie przyszło. Pierwsza rzecz, dmuchawa. Pokaż ten. Zobaczcie. Naprawdę tym urządzeniem wyłączę, bo hałasuje. Dmuchawa. Dmuchawa służąca do czyszczenia różnych instalacji elektrycznych, szafek, ubrań. Mamy różne końcówki, ładujemy ją poprzez USB typu C. Regulacja obrotów i pozostałe końcówki. Zobaczcie proszę cenę tego urządzenia. Ja nie mam włosów i nie pokażę Wam, jak to wygląda u mnie na włosach, ale zobaczcie jeszcze raz. Przytrzymujemy. To jest mała prędkość. Znowu musimy do tego drzewka podejść. Tutaj pokaż ten drut. Bardzo przydatne urządzenie, bardzo polecam, ponieważ znam tego typu wyroby i wiem, że one są bardzo, bardzo potrzebne. Wielokroć korzystam z podobnego urządzenia u mojego syna. Pamiętajcie, koniecznie musicie zainstalować sobie aplikację Temu na telefonie komórkowym. Dzięki temu dużo z tych urządzeń, co będę pokazywał dzisiaj, kupicie za 3 zł 90 groszy. Tak. W specjalnej promocji, jeżeli skorzystacie z mojego kodu, który jest w opisie filmu do instalowania aplikacji Temu lub z kodu QR, będziecie mogli kupić te rzeczy. Kolejna rzecz. Ładowarka solarna. To jest coś takiego, ja mam z tyłu panel fotowoltaiczny, mam go już od ponad roku, 10 lat i korzystam z tego do oświetlania. O, tu mam lampy, które służą mi do oświetlania tego terenu. Urządzenie, podłączamy go do 12 V i podłączamy go do akumulatora. W tym przypadku może być akumulator zwykły kwasowy, może być akumulator żelowy, ale też może być akumulator LiFePO4. Mamy wyjście USB 5-woltowe do zasilania urządzeń, które potrzebują 5 V, ale mamy też wyjście tutaj, które załącza się przy zmierzchu. W nocy załącza nam się na tym wyjściu energia z akumulatora, którą zbieraliśmy w ciągu dnia z paneli fotowoltaicznych i ona właśnie służy do oświetlenia terenu. Kolejne urządzenie. W tej cenie kupiłem nie jedną rzecz, ale aż tyle końcówek. Bardzo przydatnych, jeżeli łączymy instalacje fotowoltaiczne, jeżeli łączymy akumulatory, potrzebujemy to zacisnąć. Mam tyle
elementów. 140 elementów. Tu jest komplet, zarówno duże, jak i małe elementy. Do tego są termohuczliwe koszulki. Tu jest cały komplet termohuczliwych koszulek. 3 zł 90 groszy. Darmowa przesyłka. Kolejny produkt. Coś, co bardzo chciałem przetestować. Niestety cena była zawsze zbyt wysoka na potrzeby testów. Panel fotowoltaiczny. Mały, przenośny. Zobaczcie, dioda świeci. Jak dostaję, o, teraz zamknąłem go, nie ma słońca. Otwieram, już się świeci. Możecie go zainstalować sobie na plecaku, chodząc po górach. Możecie go umieścić u siebie na oknie. Możecie go umieścić za szybą samochodową. Panel fotowoltaiczny, który ma wyjście USB. 25 W mocy, 43 zł 77 groszy. Tak wygląda, ma wyjście USB, ma dwa karabinki, żeby można go było przyczepić na przykład do plecaka. Tutaj ma też takie mocowanie. Musimy to w ten sposób zrobić. Musisz podejść od tej strony. Cztery wolty, 0,24 ampera. Taką mocą dysponuję w tym momencie. Ładowania tu nie widać niestety. Spróbuję teraz go ustawić pod optymalnym kątem do słońca. A proszę obserwuj, jak się zmienia jego moc. Nie wiem, czy jest wyraźny obraz. Tak jest chyba optymalnie do słońca. Ile jest? 0,28. Ampera? No. Dobrze. Ja wam to przemnożę i na wynik macie na ekranie. Zamiast tego podłączmy wiatraczek, czy pójdzie. Tak, działa. Pewnie więcej energii pobiera. Do góry nogami jest, nie? O. Działa wiatraczek. Widać zegarek. No, zobacz, zasłaniamy jeden, zasłaniam drugi, trzeci, czwarty. Działa też w cieniu, a jak dwa zasłonię, nie, już przy dwóch się nie daje. Tutaj jak dwa zasłoniłem, te dwa mogę. Nie działa. Sięgamy dalej, to nie koniec. Taka paczka. No, to was zaskoczy, co kupiłem. Zobaczcie. Uniwersalny, regulowany klucz do wszystkich śrub. Czasami jest potrzeba przykręcenia jakiejś śruby, która nie jest nietypowa, przy pomocy wiertarki. Dzięki tej regulacji mogę zmniejszyć średnicę i dopasować ten klucz do dowolnego wymiaru śruby, którą chcę wkręcić. Przykręcić kluczem dynamometrycznym przykręcić. Bardzo, bardzo wygodna rzecz. Bardzo tania. Kolejna rzecz w tej paczce. To trzeba pokazać. To trzeba pokazać. Z pozoru jest to zwykły wentylator USB, zasilany prądem USB, wentylator, który ma nas chłodzić. Z pozoru, ponieważ tak naprawdę jest to również zegarek.
Bardzo się cieszę z tego zakupu. Wiatraczek, ale wiatraczek, który również ma tutaj diody i te są synchronizowane z obrotem, że pojawia się na tutaj zegar analogowy, czy cyfrowy zegar, który udaje zegar analogowy. 40 zł 31 groszy. By to możecie kupić oczywiście promocji dzięki wejściu i zalogowaniu się w temu na komórce w cenie 3,90, ale mówię o tej cenie, którą ja dałem, 40 zł 31 groszy. Zobaczmy, ile energii pobiera. 4,96 V, 0,18 A. I tak wygląda. Zobaczcie, jak wygląda. Naprawdę bardzo fajny gadżet, bardzo fajnie wygląda. Naprawdę chłodzi. Pokazuje dokładną godzinę. Jego jedna z wielu zalet to jest taka, że jest bardzo cichy. Widzicie, ja teraz do Was mówię i mój głos jakby nie jest zagłuszany przez ten wiatraczek. Daje przyjemny podmuch. Muszę to ustawić jakoś, dobrze jest. Przyjemny podmuch i jest bardzo jasny. Pokaż, jak to fajnie wygląda. Naprawdę bardzo przyjemny widok. Mamy chodzącą wskazówkę sekundową, godzinową, minutową, także mamy aktualną godzinę. Bardzo łatwo możemy tą godzinę aktualną ustawić, żeby dobrze pokazywał czas. I jest jasny. Teraz włączę światło. Zobaczcie. Naprawdę bardzo fajny, przyjemny kolor diod. One są w stanie przy obrocie zapalić się tylko na ten momencik, kiedy te diody znajdują się w tym miejscu. Gasną, znowu się zapalają, znowu się gaszą, a te czerwone diody, zobaczcie, jak pięknie co sekundę się przesuwają. No, ja to zatrzymam Wam, tak to wygląda, takie mruganie. I to daje radę, niesamowite. Kolejna rzecz, to odłóżmy, bo to nie jest stąd. Oj, to jest duża. Duży element. Przeróżne końcówki zasilające. Chcę trochę to podrę. Tutaj nie chcę pogubić czegoś. Znowu takie karabinki dwa. Końcówki, wyjście już nie USB. I panel. Składany panel fotowoltaiczny. Kolejny składany panel fotowoltaiczny. Tym razem dużo większy od tamtego. Dużo większej mocy. Już teraz słońce jest zaszło. Nagrywam to wieczorem. Także te testy wszystkie będę przeprowadzał następnego dnia w słońcu. Mamy wyjście USB typu C, USB typu A, ale czerwone i to wyjście właśnie uniwersalne. Sprawdźmy go, jaką generuje moc z USB czerwonego. 5V,088A. Ustawię go pod optymalnym kątem. Tak jest optymalny kąt. Ile jest? Tyle samo. Tyle samo, tak? Dobrze, spróbuję go teraz podpiąć pod USB typu C. Tutaj są dużo większe możliwości zasilania. 9V,021A. Optymalny kąt ustawię, tylko tu zasłaniam. Widzisz przez moją rękę? Ile jest? Tyle samo. Nie, bo zobaczysz przez chwilę. 0,7, a 5V spadło. No mamy zachmurzone niebo i to jest też takie troszkę zasada działania jest istotna. Dobrze, czyli działa. Tu się też świeci dioda. Oczywiście możemy podłączyć wiatraczek. I teraz tak. Zasłonimy dwa. Na jednym nie działa. Zasłonię jedno. No. Nawet zasłaniam cieniem połowę paneli. Zasłoniłem cieniem wszystkie panele. Działa nawet. Skierujmy go na zachód. Produkuje energię.
Czyli gdziekolwiek by nie był skierowany, ilość energii, którą on generuje, nawet w cieniu, jest wystarczająco mocna. Zasłaniając cały jeden panel, dalej energię daje. Drugi panel też. To samo. To samo. Jeżeli zasłonimy całkowicie, a to już nie. Policzmy razem, ile to wszystko mnie kosztowało. Tyle rzeczy. Zobaczcie, proszę, tutaj po kolei wypisuję wam wszystkie wartości. Tak. Nie wiem, skąd ta cena się bierze. Przesyłka jest gratis. Dostajecie dodatkowo 400 zł jako na pierwsze zakupy. Dostajecie super promocję na te produkty w cenie 3,90 zł. No nie wszystkie, ale macie tą listę tutaj produktów, które są objęte gwarancją cenową, niską ceną. Korzystajcie z tego, bo myślę, że warto.